Dzień dobry, Małgosia Ome-Onet w domu. Drodzy Państwo, teraz chwila prawdy. Niech podniesie rękę ten, który nigdy nie był na Allegro. Proszę Państwa, ekipa tutaj. Czy ktoś podnosi rękę? Ktoś nie był na Allegro? Nie ma takiej osoby. Nie ma nawet takiej istoty żywej w tym domu. I rzeczywiście badania to potwierdzają, bo okazuje się, że od początku 2021 roku do września dokonaliśmy około 300 milionów zakupów. Uwielbiamy Allegro, a szczególnie uwielbiamy kategorię dom i ogród. I z tego powodu właśnie Allegro wydało raport polskich domów i ogrodów portret własny, który dzisiaj sobie omówię z moim fantastycznym gościem Aga Kałuża ze mną, dekoratorka wnętrz i autorka bardzo fajnego bloga Aga Pomaga. Cześć! Cześć! Powiedz, kochana, czego dowiedzieliśmy się z tego raportu? Szczególnie, czy dowiedzieliśmy się też tego, że się zmieniły nasze zachowania jakby w trakcie pandemii? Bo dużo się mówiło o tym, że wreszcie zaczęliśmy zwracać uwagę, jak żyjemy, tak? Jak co mieszkamy. Nas otacza, tak? Mhm. Jak mieszkamy, że robiliśmy remonty na potęgę i tak dalej, i tak dalej. Czy rzeczywiście to nasze wnętrze stało się dla nas ważniejsze? Nie to wnętrze, ale to wnętrze. Ja myślę i też potwierdzają to właśnie te wszystkie statystyki wykonane przez Allegro i cały ten raport, że bardzo dużo skupiliśmy swojej uwagi właśnie na temacie urządzania wnętrza, tego jak mieszkamy i bardzo dużo osób zdecydowało się na taki remont bądź metamorfozę i kierowaliśmy się różnymi sposobami robienia tych zakupów, bo Polacy w różny sposób właśnie kupują różne rzeczy i są to na przykład zakupy racjonalne, do których również ja tutaj jestem przedstawicielką, ale zaraz do nich wrócimy. Są to też zakupy lifestyle'owe. Racjonalne, czyli wiesz co, nie, takie bardziej przemyślane. Czyli stawiamy tutaj też, dla nas jest ważna cena w stosunku do jakości. Ważne jest to, czy to jest właśnie, że to jest raczej zakup na długi okres. I ja jestem taką smart shopperką, czyli po prostu wynajduję wszystkie bardzo fajne rzeczy i dla mnie bardzo, bardzo istotna też jest cena. Więc dla mnie ten zakup jest właśnie istotny pod tym względem, że to jest dla mnie na długie lata. Dlatego właśnie on jest racjonalny. Ale też na przykład są zakupy lifestyle, czyli kierujemy się tym, co jest akurat modne, jakimiś takimi designerskimi sposobami też na wykończenie wnętrza. Trendami. Są też tak, trendami, są też zakupy pragmatyczne, czyli na przykład coś nam się zepsuło. Jak wiemy, na Allegro mamy przesyłkę dosłownie w ciągu jednego dnia, więc nie wiem, zepsuje nam się odkurzacz, więc go zamawiamy i za chwilę go mamy u siebie. Są też zakupy spontaniczne, czyli na przykład oglądamy jakąś reklamę i myślimy sobie, chcę mieć ten dywanik, chcę mieć po prostu, tak, to jest ten wazon, którego potrzebuję i natychmiast szukamy sobie go. A to też jest fajne, że właśnie na Allegro możemy znaleźć wszystko i tak naprawdę w bardzo konkurencyjnych też cenach. I ja jestem też przedstawicielką takiej grupy, bo akurat jeżeli chodzi o ten okres pandemii właśnie, w którym dokonywaliśmy tych różnych metamorfoz, to ja również się przeprowadziłam. No i w związku z tym musiałam urządzić swoje mieszkanie. Urządzałam je tak naprawdę kompletnie od zera. Było to mieszkanie do wynajęcia, ale mogłam sobie zagospodarować całą przestrzeń. No i ja jestem też przedstawicielką właśnie tej grupy, która w sposób racjonalny dokonała zakupów i na Allegro kupiłam na przykład, nie wiem, dywanik do łazienki, dywan do kuchni, jakieś elementy właśnie typu pled rzucony gdzieś tam, wiesz, bo bardzo często też w sklepie jest nam ciężko znaleźć coś, co sobie wymarzymy, a rzeczywiście tutaj mamy dostęp do takiej ilości materiałów, że w zasadzie mamy wszystko na jednej platformie. No właśnie, bo powiedziałaś o tym, że coś wspomniałaś o cenach. Czy to jest tak, że na Allegro, za chwilę do tego wrócimy, kupujemy różne rzeczy, czy też na przykład porównujemy ceny? Ja sama mogę powiedzieć o sobie, że porównuję ceny. Ja bardzo często wyłapuję coś fajnego w sklepie i szczerze szukam tego w internecie i wchodzę pierwsze co, to wchodzę na Allegro. I naprawdę znajduję tam takie perełki i one są często bardzo... Duża jest różnica w tej cenie, one są po prostu tańsze, więc mamy tak naprawdę super rzecz, ale nie musimy na nią wydać tyle. Możemy sobie jeszcze w związku z tym kupić jakąś dodatkową rzecz i tak dalej. No i tutaj wracając do tego okresu pandemii, myślę, że to dlaczego robiliśmy takie zakupy i tak dalej, to wynikało z tego, że po prostu byliśmy w domu, byliśmy trochę zamknięci i tutaj zaczęliśmy zwracać uwagę na ten komfort naszego życia, tego czy jest nam wygodnie, czy nam jest przytulnie i też mieliśmy, Polacy tutaj kierując się też nawet tym raportem Allegro, wybieraliśmy różne style wykończenia wnętrza, więc są to na przykład japendi, to jest połączenie skandynawskiego z japońskim. Takie japendi? Japendi, tak. I to jest skandynawsko-japońskie. Tak, czyli takie beżowe, jasne, takie minimalistyczne. Geometryczne też jakieś bryły. I do tego na przykład niskie komody wykonane z naturalnego drzewna, drzewa. Są też tym, co według stylu, jakiego się kierowaliśmy, to też styl boho, czyli tutaj takie ściśle związane z naturą. To jest taki styl wolnych dusz, czyli wybieranie różnych
kolorów ziemi, jakieś poduszki z takimi, wiesz, ozdobnymi roślinami. No i art deco, czyli szykownie, bardzo wyglądający taki styl, który jest bardzo drogi, ale tak naprawdę tutaj nie chodzi o cenę, tylko o jakość wykonania tych materiałów i bardzo tutaj też stawiamy na takie naturalne, więc po prostu dzięki temu zyskujemy taką klasę w pomieszczeniu czy w jakimś wnętrzu. Jaki to jest styl tutaj? Wiesz co, ja bym tutaj myślę, że eklektyczny. Tak, tutaj się dużo dzieje, ale wiesz co, ja lubię łączenie takich właśnie różnego rodzaju, bo to tak naprawdę jest teraz bardzo modne. Możemy połączyć, wiesz, i styl boho na przykład ze stylem właśnie skandynawskim, czyli po prostu ożywiamy gdzieś jakimś jednym elementem, potrafimy sprawić, że to nasz salon na przykład będzie żył, czy to będzie na przykład jakiś wazon, który postawimy, czy jakaś rzeźba, więc to, co nam w duszy gra tak naprawdę, myślę, że możemy właśnie to, co jest fajnego, to znaleźć to na Allegro, więc to jest jakby to, czym możemy się kierować. I powiedziałaś, że zmienialiśmy właśnie nasze otoczenie. Czy rzeczywiście w pandemii, jak dokonywaliśmy metamorfoz? Co tak zmienialiśmy? Myślę, że co najczęściej? Słuchaj, ludzie się decydowali też na takie większe remonty, tak jakby łapiąc też panów od remontu, czyli nawet robiąc, nie wiem, takie diametralne, czyli łazienki, ale myślę, że większość... Nie było to łatwe złapać pana. Dokładnie, ale myślę, że o wiele prościej było zrobić taką metamorfozę jakiegoś pomieszczenia, czyli wystarczy tak naprawdę, nie wiem, wymienić sofę, dodać różne poduchy, wymienić zasłony. I w ten sposób tak naprawdę pomieszczenie dostaje jakby takie drugie życie. Ale to, co też było dla nas ważne, to tak naprawdę zadbaliśmy o ogrody, o nasze balkony i tarasy. Dlaczego? No dlatego, że nie mogliśmy tak naprawdę wychodzić, więc to była taka przestrzeń takiego naszego wyjścia na spacer. Tak, to jest niesamowite, jak ludzie wrzucali do sieci właśnie nagle zdjęcia po prostu takich mikrobalkonów, które stały się po prostu jakimiś ogrodami. To właśnie ja jestem jedną z tych przedstawicielek również tutaj, która na Allegro zakupiła różne rzeczy. Ja mam malutki balkonik, mam koło siebie bardzo dużo drzew, ale właśnie na Allegro znalazłam sztuczną trawę, bo chciałam sobie stworzyć taki, wiesz, kącik, bo ja uwielbiam jeść na powietrzu, więc znalazłam też bardzo fajne lampiony, które na przykład ciężko dostać gdzieś tam w jakimś sklepie, a takie, które są wodoodporne. Zrobiłam sobie taką właśnie małą Sycylię na balkonie. Więc, no i właśnie w związku z tym też w ogóle Polacy bardzo dużo roślin kupili, więc to chcieli poczuć się tak naprawdę, chcieli mieć chyba czym oddychać i chcieli mieć takie poczucie, że nawet jeżeli nie mogą wyjść na zewnątrz, to ten dom stał się taką po prostu zieloną oazą spokoju. Tylko wiesz, ty jesteś dekoratorką wnętrz, masz ten zmysł, lubisz to, nie? Ja tego na przykład nie znoszę, nie mam żadnej wyobraźni w ogóle, pewnie to masz dysonans, jak to mówię, ale wiele osób siedzi i mówi, jak to ty? Naprawdę? Ja mówię, tak naprawdę. To czy na przykład Allegro jest takim miejscem, gdzie ja mogę poszukać też inspiracji, na przykład, nie wiem, przeglądając te wszystkie propozycje, czy może mogę znaleźć jakieś gotowce, wiesz, coś, co rzeczywiście nie będzie wymagało jakiegoś specjalnego zmysłu. Ale oczywiście, ja myślę, że wpisując dane hasło tak naprawdę, wiesz, nawet, nie wiem, dajmy na to meble skandynawskie czy coś takiego, to po prostu ci wyskoczą poszczególne, wiesz, jakieś elementy wystroju wnętrza i w ten sposób możesz sobie ułatwić szukanie. Bardzo często też ci sprzedający, wiesz, jakby podają, pokazują zdjęcia gotowych na przykład aranżacji i w ten sposób też jest odniesienie do innych zakupów tego Allegrowicza i możesz zrobić tak naprawdę u jednej osoby zakupy i w ciągu następnego dnia możesz mieć to wszystko inne przedmioty sprzedającego. To jest moje po prostu pole desertu. Ja też z tego bardzo korzystam, bo jeżeli spodoba mi się dany styl albo coś, czego szukałam, to ja natychmiast patrzę, co tam jeszcze mogę znaleźć i czy to jest w ogóle fajne i czy to ma dobrą cenę. No tak, ale wiesz, dlatego się ciebie pytam, bo to trochę cię tak podpuszczałam tym pytaniem, dlatego że właśnie ja rozpoznaję swoje gusta na Allegro, dlatego że właśnie wchodząc po jakiś przedmiot, oglądam i nagle okazuje się, że wcale tego nie szukałam. Ja przecież szukałam tego i prostego tego, skandynawskiego krzesła. Ja bym w życiu sobie go nie wyobraziła, rozumiesz? Ja nie jestem w stanie sobie go wyobrazić, ale jak mi podpowiada to japonice do kłębka, no to ja jakby nagle mówię, tak, to jest to. One są intuicyjne tak naprawdę te zakupy, tak? Czyli są tak, tam jest tak wszystko po prostu przemyślane, że ty rzeczywiście kierując się jedną myślą, znajdujesz wokół tego tak naprawdę wszystkie elementy, a dodatkowo jeszcze na przykład stwierdzisz, że potrzebujesz czegoś do kuchni, albo do łazienki, albo do sypialni. Albo na spotkanie z przyjaciółmi, z którymi się strasznie dawno za którymi nie widzieliśmy, zwłaszcza w pandemii. I to też jest właśnie jeden z ważnych tutaj punktów w tym raporcie Allegro, że rzeczywiście mieliśmy bardzo dużą potrzebę spotykania się, no bo nie mogliśmy wychodzić do restauracji. Też zadbaliśmy o to, żeby właśnie nasi goście, którzy do nas przyjdą, mogli z nami zjeść, nie wiem, na jakiejś fajnej zestawie posiłek, czy też właśnie poczuć się super wyjątkowo na naszej kanapie. No i tutaj właśnie te kanapy, które były takie smutne. Powiem ci szczerze, taka troszkę kanapa jak twoja, więc ja że tutaj... Jest? No troszkę jest taka smutna, wiesz? I ja myślę, że tutaj te kilka elementów, które właśnie też zaciekawiło osoby kupujące na Allegro, sprawią, że taka kanapa zyska na przykład też zupełnie inny
Ale mi musiał, wiesz, ktoś przyjść i powiedzieć, bo ja jakbym poszła ale po poduszki, zobacz, po cokolwiek, to ty byś nie chciała tutaj, tu usiąść. Ale zobacz, masz mnie. Masz mnie i wyobraź sobie, że przygotowałam dla ciebie. Przygotowałam dla ciebie małą niespodziankę. Wiedziałam, że z torbami weszłaś. Słuchaj, ale lubię, nie, jak goście wchodzą tak dobrze, z torbami. Że nie wychodzę z torbami, wiesz o co chodzi, że tylko weszłam z tymi torbami, więc wolę te opcje, tak. Ale właśnie słuchaj, na Allegro znalazłam kilka fajnych poduch po prostu, fajny plet. Pokażę ci, to jest bardzo, i pokażę ci, w jak prosty i szybki sposób można zrobić taką metamorfozę kanapy. A to będzie taka zwyczajna metamorfoza, czy taka przygotowująca już do świąt, czy... Wiesz co, pokażę ci najpierw taką codzienną, tak naprawdę. Dobra. I zobacz, jak można bardzo szybciutko, łącząc takie, wiesz, ważne jest to, żebyśmy zastanowili się, co mamy czyli w pomieszczeniu. Czyli nie muszę mieć, może mi to pasować, nie mogą takie, być, tak. Nie mogą być w czerwonym, znaczy, kolorze. Mogą być, ale wiesz co, ja chciałam pokazać ci taką sytuację, w której trochę odbijemy od tej czerwonej kanapy, żeby ona już nie była, bo jak będzie wszystko czerwone, to nam się to zleje, czyli po prostu nie uzyskamy takiego efektu, że te poduszki będą widoczne, a tak naprawdę mamy tak piękne poduchy, wiesz, po prostu tak ładnie wykończone, ważne, że one że po prostu potrzeba dotyku. Je wyeksponować. No nie chodzi o to, że nasi goście jak przyjdą, to jak oni zatopią się na tej kanapie, to pomyślą sobie, Boże, tutaj jest cudownie, wygodnie po prostu. A jak no się wiesz, im zrobi żeby zimno, nie chcieli za długo zostać, prawda? Słuchaj, no to jakby, wiesz, no mogą nawet zostać na noc, wiesz, bo wystarczy, że nawet się przykryją takim pledem, który sobie tak rzucimy gdzieś tam na boku. Zobacz, o, tutaj na środku też proponuję takie dwie poduchy. Zobacz, o, przepraszam się, ale będziesz miał tutaj, wiesz, będzie ci bardzo wygodnie, słuchaj. Ta jest troszkę twarda, więc ja bym poprosiła troszkę większą dla Blum. No to wiesz, to możesz na przykład ewentualnie przemienić. Tak, tutaj, tak, zmienić troszkę. I uwaga, i tutaj na końcu też trzy poduszki. I fajnie, bo zobacz, ożywia nam to po prostu. Czyli to są zupełnie różne poduszki. Różne poduszki. Spokojnie, tylko w podobnych odcieniach mogą tutaj... W podobnych odcieniach łączymy to, co mamy właśnie tutaj w wystroju naszego... A ty skupiłaś u jednego pana, czy po prostu poszukałaś na Szczerze szukałam u różnych. Także tak naprawdę to każda jest od kogoś innego i to jest też fajne, bo możemy właśnie te wszystkie wzory, tkaniny, dzianiny po prostu znaleźć. I jeszcze dodatkowa rzecz, słuchaj, to tak naprawdę pokażę ci tutaj jeszcze, że możemy ożywić też nasz stół i też połączyć wszystkie elementy wystroju tego wnętrza. I jak przyjdą nasi goście, to możemy, wiesz, przytulnie zapalić świeczki i robi nam się po prostu od razu inny klimat. I to jest takie... I to jest taki łącznik, zobacz. Tak. Stało się łącznikiem tych poduszek. Łącznikiem tych poduszek i jeszcze właśnie masz tutaj takie lampy czarne z złotym wykończeniem, więc postanowiłam tutaj dać taki akcent właśnie. Bardzo ładne. I w związku z tym te właśnie też tutaj boho, takie wiesz, te wszystkie wzory i tak dalej, to nam się po prostu wszystko pięknie komponuje. I zakładam, że to nie jest jakimś dużym kosztem, prawda? Nie. Każda z tych poduszek tak naprawdę kosztowała, słuchaj, są przedziały są różne. W zależności od tego, jaki masz budżet, możesz znaleźć i od 5, 20 po 100, tak naprawdę ile będziesz miała po prostu na to przygotowanych pieniędzy, to w tym się absolutnie odnajdziesz i znajdziesz, gwarantuję ci to, co będziesz po prostu potrzebowała. A teraz pokażę ci jeszcze, moja droga, bo teraz zbliżają się święta. To jest taki mój też oczywiście ulubiony okres i oczywiście myślę, że państwo będziecie robić namiętnie zakupy tak naprawdę. Allegro też jest tutaj świetne pod tym względem i sama już kupiłam sobie lampki, więc one są przygotowane i czekają. Ale teraz pokażę ci, jak właśnie można szybciutko, małymi też... Patrz, wymieniam tylko podusie. Chcę ci tylko powiedzieć, że tego małego bąbelka od razu nie będzie, bo te dwa pieski mieszkają. Jak tylko widzą takiego bąbelka, to zaraz go sobie przytną. I w bardzo szybki sposób mamy tutaj kanapę już świąteczną, a teraz uwaga, zmieniam ci też, zaraz będziesz, absolutnie zobaczysz teraz, co przygotowałam na stół. I myślę, że naprawdę poczujesz klimat świąt bardzo szybko. Zobacz. Nasz bieżnik jest takim połączeniem tak naprawdę tutaj. Tak. I możemy go znaleźć też w różnych kolorach. Co nam się będzie podobało? O, dziękuję ci, że mi pomagasz. Słuchaj, to też nie musi być takie super równo. Wiesz, że nawet fajnie, jak nam się tak troszeczkę pomarszczy. To będzie przyjemnie. I teraz to są te małe triki. Takie malutkie, wiesz co. Możemy tutaj, patrz, wrzucić kilka szyszek. To też jest bardzo fajny sposób. Ja też na swoim blogu opisuję takie różne ciekawostki, że możemy na przykład zrobić sobie z dzieckiem samemu takie szyszki, znajdując je na spacerze. Ale szyszki też na Allegro? Bo są gotowe. Te, które są akurat, bo widzisz, tak, możemy je później powiesić na choince. Ale wszystko, to dostałaś od ręki na Allegro? Tak. Czy po prostu musiałaś czekać, komponować to przez ostatni miesiąc, te zakupy? Nie, zajęło mi to dosłownie jeden dzień. Usiadłam, znalazłam, zamówiłam i następnego dnia tak naprawdę już mogłam odebrać dostawę. I teraz uwaga, cyk. Wow. I już jesteśmy. Ale pięknie, taką aromatyczną. O tak, i zobacz, jeszcze super. Bardzo jest fajnie, bo jest fajnie, bo się odbija jeszcze w tym złotym. Dokładnie. Zobacz.
Widziałaś to? No widziałam, no właśnie, ja to zaplanowałam, wiesz, powiem ci szczerze. Więc tutaj właśnie mamy, dzięki temu uzyskaliśmy bardzo szybki sposób. Ale pięknie, powiem ci, że nieustająco mnie to zawsze zachwyca, bo naprawdę, wiesz, dla takich ludzi jak ja, to są naprawdę wielkie sprawy. Bo ja, żebym mogła to sobie wymyśleć, to po prostu zajmuje mi tyle czasu. Podsumowując, czym kierują się Polacy przy zakupie na Allegro? Dla Polaków najważniejsze jest, to wykazał też raport Allegro, tak naprawdę funkcjonalność, estetyka, cena i to, żebyśmy po prostu w bardzo szybki sposób dostali to, czego potrzebujemy. Czyli my tak naprawdę jesteśmy naprawdę bardzo praktycznym narodem. Tak, ale ja to bardzo lubię, bo sama jestem taka, więc ja się cieszę, że Polacy właśnie tak wybierają. I też, jak widać, estetycznym. Bo estetyka, myślę, że jest najważniejsza i tak naprawdę, drodzy Państwo, nie potrzeba dużych pieniędzy, żeby zrobić coś tak ładnego i spektakularnego, bo tak naprawdę to są groszowe tematy. Udowodniliśmy to, jak, drodzy Państwo, nie tylko w teorii, ale w praktyce, jak widzicie. Bardzo serdecznie Ci dziękuję, bardzo jestem szczęśliwa, jestem już gotowa na święta, także jingle bells. Przed chwilą rozmawiałam z Agnieszką Kałużą na ten temat, jak dokonywać racjonalnych zakupów albo najlepszych dla nas samych. W raporcie Allegro wszystko okazało się być jasno opisane. Doktor Mateusz Grzesiak ze mną, konsultant, terapeuta, wykładowca, jeden z nielicznych, który ma już 3 doktoraty, pedagogika, psychologia, zarządzanie, i myślę, że to nie jest jego ostatnie słowo. I kolejna książka, o której też przez chwilę porozmawiamy, Bądź skuteczny. Nie wiem, ile Mateusz napisał książek, ale teraz rzucam do Państwa. To jest jego 15. książka. Mateusz, dzień dobry. Czy to jest twoja, która to jest twoja książka, czy byłam blisko, czy nie? Dzień dobry, witam. Tak, dosyć blisko, 25, ale cały czas napędzam się pisaniem kolejnych, więc ich sporo powstaje. A my rozmawiamy na tyle rzadko, że ja po drodze zdążę wyprodukować zawsze kilka innych dzieł. Aluzja przyjęta, komunikat tutaj doszedł do głowy, za rzadko rozmawiamy, bardzo mi miło, też tak uważam. Słuchaj, powiem ci, że generalnie piszesz o tym, jak być skutecznym. Ty jesteś bardzo skuteczny. Dziękuję ci bardzo, chociaż ja wiem, że gdybym podjął określone działania i bardziej przycisnął, to może byłbym bardziej, ale pewnie byłoby to kosztem czegoś innego. Na przykład relacji z moją rodziną. I wtedy ta skuteczność w jednym aspekcie kosztowałaby mnie nieskuteczność w drugim. Tak, podoba więc mi się, myślę, że zawsze każdy gdzieś ma swoją własną definicję. Tak, podoba mi się, że zawsze gdzieś tam próbujesz utrzymać ten balans dobry i zawsze gdzieś tam się w tych wszystkich tematach twoich zawodowych i szkoleniach zawsze ten wątek rodziny jest ważny. Jest mi to bardzo bliskie. Ale zacznijmy od tego, że jest za chwilę Black Friday, no i wszyscy w mediach o tym oczywiście rozmawiamy. My Polacy chcemy być jak najsprytniejsi, jak najwięcej fajnych rzeczy sobie kupić. I też troszkę się rozsmakowaliśmy w takiej online'owej, wiesz, online'owych zachowaniach zakupowych. Czy można w tym wszystkim jakoś zachować rozsądek? Polak chce być sprytny, a ja się zastanawiałem, a który Polak? Ten, co sprzedaje, czy ten, co kupuje? Bo zobaczymy, jak w tej konkurencji wywiąże się z walki określony wynik. 70% naszych decyzji zakupowych to jest owczy pęd, więc kupujemy to, co kupią inni. Na 85% naszych decyzji zakupowych jest zupełnie nieświadoma. Nie wiemy, dlaczego kupujemy, czym się kierujemy, czy to kolor o tym zdecydował, czy przekreślona cena, czy licznik na stronie, który pokazuje, że jeszcze tylko 3 godziny trwa promocja, powodując efekt pilności. Może płeć decydować, bo 80% zakupów, szczególnie w kontekście zakupów domowych, to jest decyzja kobiet. W branży motoryzacyjnej 70%. Więc okazuje się, że... 70% kobiet? 73% kobiet jest odpowiedzialne za zakupy w branży motoryzacyjnej, która jest odpowiedzialna, która jest charakterystyczna przecież dla mężczyzn. No właśnie, pod kątem tradycyjnym. Myślałam, że się przesłyszałam. Nie. Kobiety decydują, na co ich mężczyźni wydają pieniądze. I to są fakty. Oczywiście w momencie, gdy my takie rzeczy słyszymy, na przykład 7 z 10 Polaków wiadomo, że zdecyduje na bazie tego, co inni zrobią, to każdy Polak myśli sobie, nie, ja jestem w tych 30%. Tak, mnie to nie dotyczy. To nie dotyczy. No, oczywiście. Ja nie podlegam tym trikom. I to się też nazywa w psychologii w odpowiedni sposób, to jest iluzja ponadprzeciętności. Nam każdemu się wydaje, że jesteśmy wiedzowo bardziej przygotowani. I generalnie to jest prawda dotycząca nas, teraz rozmawiających, ale nikogo innego. Mimo innych rozmawiamy. No i wiadomo, że tak to funkcjonuje. To jest mózg, więc każdy z nas się łapie, wiesz,
Okazuje się, że taka fundamentalna, pewnie każdy zna, reguła niedostępności, to ona działa już na półtoraroczne dzieci. Zrobili gdzieś taki eksperyment, wzięli dzieciaki, wzięli jedną zabawkę za transparentną szybką z plastiku, położyli jedną z nich, wszystkie dzieciaki chciały tę szybkę, do której nie miały dostępu. W związku z czym to już wtedy działa. Będą wyrazy emocjonalne, duże litery, innymi kolorami napisane, uwaga, albo kup teraz. Może ktoś coś tam z tym zrobić? Coś możemy za coś darmo, tym, jeśli nie chcemy temu ulec i sobie o tym rozmawiamy, idą tak. Święta, czy jakoś musimy kontrolować naszą gotówkę, czy jest jakiś sposób na to, żeby temu nie ulec? Pewnie, żeby być skutecznym. Pewnie, że jest, tylko to znowu będzie czegoś kosztem, więc najpierw powiem o tym drugim. Jeżeli kupujemy bez emocji, to nie cieszymy się tak z zakupionych produktów i usług, jak w momencie, gdy biegniemy po przecenioną torebkę i walczymy z innymi konsumentami o podpowiedzą torebkę. My kupujemy emocje, to jest bardzo mądre, co ty mówisz. Nigdy o tym nie myślałam, nie? Ten moment euforii w ogóle, albo że jesteś lepszy, sprytniejszy, udało ci się. Boże, jak to buduje nas. Niesamowite. Słuchaj, no to... Te atawistyczne reakcje, jakie mamy, gdy jest bufet i obok ktoś stoi z talerzem, bufetu jest tyle, po uszy, nikt tego nie zje, ale i tak chwytamy szybciej za łyżkę po to, żeby wrzucić do siebie więcej na talerz. Tak. Albo palcem zaznaczasz, że to moje. A to już jest dalsza szkoła jazdy, więc to już jest innego rodzaju pozbywanie się konkurencji. Wiesz, jasne, że my możemy mieć listy zakupów, najbardziej tradycyjny model, czyli co ja chcę kupić. Możemy określić granicę finansową, nie kupię powyżej. Możemy w trakcie uruchamiać mocno analityczne umiejętności i zadawać sobie pytania, na przykład po co mi to, albo czym się teraz kieruję. Moglibyśmy robić tego typu rzeczy i warto przy tym zachować balans, żeby tylko nielogicznie do czegoś podchodzić, bo jakbyśmy tylko logicznie robili zakupy, to byśmy nie mieli frajdy z tego, pewnie byśmy większości prezentów nie zrobili. No i strach byłby spojrzeć do swojej szafki z butami z analitycznym podejściem, ile z tych butów faktycznie potrzebuję, bo może się okazać, że 90% zapotrzebowania na noszenie butów to są dwie ulubione pary, a cała reszta zawsze się przyda, prawda? Ja bym teraz przeniosła się trochę właśnie w rejony twojej książki. Bądź skuteczny, 50 narzędzi rozwijających efektywność osobistą i zawodową. I tak sobie pomyślałam o tej osobistej, czy bycie skutecznym w życiu osobistym, prywatnym, czy to nie uderza jakoś w autentyczność, czy to nie uderza, wiesz, w jakąś taką romantyzm myślenia o tworzeniu w ogóle relacji, no bo być skutecznym zawodowo tak, być skutecznym na polu walki tak, ale czy w życiu osobistym trzeba być skutecznym? Wiesz, to jest taka dychotomia kulturowa, w której my mamy dwa niewspółgrające ze sobą socjologicznie wyrazy. Jeden to jest szczęście, które jest kojarzone z aspektem duchowym, romantycznym, spontanicznym, przypadkowym, siła wyższa. Przecież poznaję partnera nie dlatego, że on mi się podoba na bazie moich wzorców wyniesionych od matki z dzieciństwa, która mnie odrzucała, tylko dlatego, że siła wyższa i dobry los się do mnie uśmiechną i pod szczęśliwą gwiazdą żeśmy się spotkali, albo pod jemiołą, jeszcze lepiej. W związku z czym mamy bardzo dużo w Polsce romantyzmu, który mówi nam o tym, że my nie bardzo wiemy, czym się kierujemy w tym aspekcie, więc szczęście jest pozostawione aspektowi duchowemu, bardzo niematerialnemu, a sukces dla odmiany to jest przysłowiowe szkiełko oko, KPI-e pomierzone, poważone i techniki i procedury tego, jak to osiągać. I ja, ponieważ jestem i ekonomistą, i psychologiem, to ja walczę z tą dychotomią, bo ona mi się nie podoba. Ja uważam, że w momencie, gdy mamy wiedzę, jak wychowywać nasze dzieci, a są konkretne w psychologii czy w pedagogice przepisy, mówiące o tym, jak coś zrobić, jak zmienić zachowanie dziecka, jak przekonać je do nauki, to ja bym tam chętnie dodał zamiast spontaniczności planów wychowawczych. Zresztą my, nie pamiętam, z 5 czy z 10 lat temu w ogóle rozmawialiśmy na ten temat a propos procesu, projektu pod tytułem rodzic czy projektu pod tytułem dziecko. Więc to jest istotny temat. Albo w kontekście znowu myślenia zawodowego, gdzie mamy bardziej procesy, procedury, KPI-e, organizacje, dodałbym aspekt ludzki, bo można mieć świetnie poukładany plan dla zarządu, ale i tak emocja zje strategię na śniadanie w momencie, gdy komuś się odpali jakaś trauma z przeszłości, albo on się zdenerwuje, bo mojego szef przypomina tatę, no to w tym momencie będzie pozamiatany, już nie będzie działało. Ja lubię te rzeczy ze sobą łączyć.
Używam stwierdzenia szczęście osobiste i sukces zawodowy, ale prawda jest taka, że ja też mogę osiągnąć sukces jako tata mojej córki, albo mogę być szczęśliwy w mojej pracy w momencie, gdy wprowadzam większą spontaniczność w kontekście rozmowy. I ten balans, myślę, że daje nam możliwości bardzo zrównoważonego mierzenia wyników, czyli naszej skuteczności w obu aspektach, zawodowym i osobistym naszego życia, jednocześnie nie czyniąc z nas robotów, które mierzą czas jedzenia zupy albo spędzania czasu z dzieckiem co do minuty, bo to by miało odwrotny efekt niż ten, na którym nam zależy. Ale trochę powiem ci, szalejesz tutaj, bo jak jest taki rozdział, jak mieć lepszy seks, prawda? Wiedziałeś, że otworzę na te... Wszyscy, ale wszyscy go wybierają, no, ja ci będę skrybywały, Gośka. Wszyscy mówią, a opowiesz o tym więcej? No, a ja mówię, może wychowanie dzieci nawet ukierunkowuje na coś bardziej delikatnego. Najpierw musi być seks, żebyś miał kogo wychowywać, więc zacznijmy od początku. Jest racjonalizacja, bardzo mi się podoba. Trzeba być skutecznym, przecież mówisz, że trzeba być skutecznym. Tak, nie. Słuchaj, więc no, jeśli jednymi z pierwszych technik jest ubiór, potem śmiech. Ale że, no właśnie, ale co, że co z tym śmiechem? Że co? Bo ja się Ja tak się nerwowo śmiałam, to w ogóle mi nie szło. No to, ale to by się nerwowo śmiałaś, a to nie jest nerwowe, to jest wiesz, znowu wynikające z badań, że kobiety bardzo cenią mężczyzn z poczuciem humoru, to jest afrodyzjak. W związku z czym w momencie, gdy to zostanie uwzględnione, to wtedy będzie lepiej. A sam seks, moja droga, to jest duży problem w kontekście par w Polsce, bo po pieniądzach to jest drugi powód do najczęstszych kłótni. Niby taki mały kontekst, niby pod kątem częstotliwości czasu. Jaki mały? Relatywno, duży? No, jak sobie wielki? Wiesz co, no to duży, właśnie duży emocjonalnie, ale mały pod kątem organizacyjnym, no bo to jest, jeżeli przeciętnie stosunek trwa 6 minut w Polsce i wiesz, z jakąś tam częstotliwością, tak sobie policzymy, ile czasu my spędzamy z dziećmi, albo rozmawiając, albo w pracy, no to seks to jest mały pikuć w ogóle. Natomiast tam są największe emocje, bo tam jest odrzucenie, tam jest intymność, tam jest poczucie bycia kochanym. Męskość, samoocena, wszystko. Tak, w związku z czym w tym mikroświecie seksualnym możemy bardzo dużo osiągnąć, korzystając z nomenklatury skuteczności, gdy będziemy to robili z głową. No a tutaj pojawia się bardzo istotny aspekt, już nawet społeczny, pod tytułem edukacja seksualna i tego, czy my jako Polacy umiemy o tym rozmawiać, czy my możemy używać nomenklatury, która nie jest albo prymitywnie pornograficzna, albo tak naukowa, że... między, wiesz, w nawiasach nam emocje opadają, krótko mówiąc, bo nie chcemy w taki sposób rozmawiać. Czy my możemy zrobić autoekspresję zdrową, w której my mówimy, jakie są nasze potrzeby, czego oczekujemy, w jaki sposób to wygląda? Ja tam podejmuję próbę w tym jednym z 50 rozdziałów, żeby dać takie absolutne fundamenty związane z tym, na co zwrócić uwagę, bo z terapeutycznego doświadczenia mi wynika, że Polacy niespecjalnie wiedzą ani jak o seksie rozmawiać, ani w ogóle, żeby rozmawiać, więc się kłócą. Ja bym chciał, żeby się kłócili o to mniej, albo żeby milczą. Bardziej sobie układali w życie. Albo milczą. Tak, albo właśnie nic nie mówią, a wtedy są sfrustrowani, bo ich pozycje są, bo ich potrzeby są, krótko mówiąc, nierealizowane. Oczywiście, wiesz, ja cię prowokuję trochę tym rozdziałem, ale tak sobie pomyślałam też, bo oczywiście jest tu mnóstwo fantastycznych technik i zastosowanie ich i w samorozwoju, i w diecie, i właśnie w życiu zawodowym, i w komunikacji. No naprawdę można, myślę, taką pigułę dla siebie znaleźć. Bardzo wam serdecznie polecam tę książkę, bo jest naprawdę świetna. Dziękuję. Też do szkoły. Myślę, że do inspiracji w ogóle, jak podejść do danego tematu, z którym musimy się jakoś tam zapoznać. Ale też pomyślałam o tym śmiechu, wiesz, że my strasznie jesteśmy poważni na temat tego seksu i że jakby w tym kontekście zrozumiałam to też to, że troszkę to obśmiejmy, tak? No bo seks to jest też nasze ciało, które nam czasami się wymyka spod kontroli, prawda? To jest też wiele różnych zabawnych sytuacji, które nam się zdarzają. I te całe, wiesz, napięcie w ogóle, które się tworzy wokół tego. Szczególnie patrzę na młodych ludzi, wiesz, których jest mi dzisiaj trochę żal, jakie mają presje, że fajnie byłoby im powiedzieć, że warto, żeby było też śmiesznie trochę i żeby się trochę pośmiać jakby z tego tematu. Żeby mieć dystans do siebie. Wiesz, tam zdaje się, że 96% Polek jest w jakiejś mierze niezadowolona ze swojego ciała, więc jak będziemy mieli dystans do tego, co rzekomo jest niefajnym nosem albo odstającymi uszami, czy wałeczkami na brzuchu, to zaczniemy być ludzcy, a wtedy będziemy siebie akceptować, a akceptacja bezpośrednio przekłada się na libido
i na to, jacy my w tym łóżku jesteśmy, bo jak się chowamy za kompleksami, to nakładamy na siebie kołdrę, nie chcemy eksperymentować, próbować, ani startować do tego, co nam albo partnerowi, partnerce sprawia przyjemność, tylko chowamy się za nieprzerobionymi emocjami. I w momencie, gdy zaczniemy stosować takie, w gruncie rzeczy proste, że to nie jest odkrywanie Ameryki, tylko po prostu się tego w szkołach nie uczymy, przepisy, to wtedy naprawdę można zmienić jakoś swojego życia. I tu Państwo znajdziecie mnóstwo też ćwiczeń fajnych, które zdążyłam to przejrzeć, ale naprawdę fajnych ćwiczeń, które można samemu zastosować. Nie trzeba od razu, też polecam oczywiście terapię, czy coaching, czy jakiekolwiek formy rozmowy na ten temat, ale też możemy sobie sami tutaj o tym pomyśleć. Ale w ogóle no, jakby wszystkie drogi, Grzesie, prowadzą Mateusz do ciebie, no bo tak, powiedziałeś tak, jest 95% kobiet. Ja jestem w tych 90%, jestem zadowolona ze swojego ciała. Teraz tak, dlaczego nie jestem? Przytyłam w pandemii na maksa, o diecie, jak skutecznie? Idę znowu do twojej książki. Jak zbudować siebie? Idę, jestem w tej książce. Seks. Znowu jestem w twojej książce. Więc drodzy Państwo, wszystkie drogi prowadzą do Mateusza Grzesiaka. I tym momentem bardzo serdecznie ci dziękuję i mam nadzieję, że teraz będziemy spotykać się częściej, ponieważ spotykamy się za rzadko. Musimy być skuteczni w, skuteczni w naszej interakcji. Super i pozdrawiam i ciebie. Dziękuję za zaproszenie i wszystkich naszych słuchaczy i czytelników Onetu. Dziękuję ci bardzo. Trzymaj się, pięknego dnia ci życzę. Skoro rozmawialiśmy o skuteczności, no to trzeba pokazać tę skuteczność i na pewno do skutecznych należy Stefano Tarantino, który teraz jest moim gościem. A droga nie była taka prosta, drodzy Państwo, bo jak się okazuje z jego nowej książki W chmurach, taniec moje życie, o której będziemy sobie właśnie teraz rozmawiać, to Stefano jest z wykształcenia krawcem teatralnym, a nauczył się tańczyć mając lat 16. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry, miło mi bardzo. Słuchaj, to jest w ogóle niesamowite, że wiesz, te informacje, które można się o tobie dowiedzieć z tej książki. Właściwie późno tą książkę wypuściłeś, bo wiesz, zainteresowanie tobą już jest od wielu, wielu lat. Ja pamiętam, jak pojawiłeś się w Tańcu z Gwiazdami w TVN-ie. No to powiem ci, że ty byłeś najpiękniejszym i najlepszym tancerzem. Byłeś moim numerem jeden, absolutnie podkochiwałam się w tobie, marząc przed snem, żeby z tobą zatańczyć. A potem doprowadziłeś do zwycięstwa Kingę Rusin, która też zrobiła oszałamiającą karierę, więc też jakby udrożniłeś jej tutaj karierę. I potem Agata Kulesza, też fantastyczna, w ogóle niezapomniane zwycięstwa. Powiedz, jaka była twoja droga? Jak to się wydarzyło, że ty się pojawiłeś właśnie w Tańcu z Gwiazdami? Jaką drogę musiałeś przejść, żeby tutaj do nas dotrzeć? Przede wszystkim, a propos książka, właśnie jest to dziwne robić rodzaj biografii, albo rodzaj taką bardziej to droga, jakby opisać. Ale właśnie chciałbym pokazać, że to, co się widzi, to nie wszystko złoto, co świeci. I bardziej dać taką nadzieję na ludzi, bo wiem, jak to było na początek, te trudności moje. I jest sporo osób, które nie wierzy w sobie i tak dalej, i tak dalej. I tam chciałem pokazać, że się da. I chciałem dać po prostu może nadzieję, może wiara, może takie inspiracja, cokolwiek. Dlatego. Więc tu nie to ma takiej, że chciałem o sobie mówić jako sobie osoba. Bardziej chciałem się dzielić moim doświadczeniem, żeby może kogoś po prostu zwyczajnie inspirować. No i jak się zaczęło? No, ja taniec zaczynałem, żeby zwyciężyć swoją nieśmiałość, że moi rodzice wypisali taniec, bo było gdzieś na drodze, bo sąsiedzi, świetne dzieci w moim wieku tańczyli, ale przede wszystkim byli otwarty, pewnie siebie chłopaki. A ja tak w kącie, tak czerwony, co zrobiłem zawsze i niepewnie siebie. Więc no dobra, iść tam, rozrusza się trochę i tyle. No i nie spodziewali się, że jednak jakiś tam jest we mnie jest dryk do tego, że czuję, że to jest coś potem nagle decyduje całe moje życie. To było najlepsze rzecz, co rodzice mogli naprawdę. Ale poszedłeś na te zajęcia z takim fochem, że Jezu, co to za żenada, że rodzice mnie zapisują? Czy miałeś taki w środku intuicję, że ty możesz być po prostu dobry w tym? Nie, dobry nie, ale jest mi się wydaje, że nawet a propos, jak mówisz, Agata Kulesza, często zauważyłem, że dużo nieśmiałych ludzi ma takie wizje, coś tam odwrotne. Ja tam zawsze wyobrażałem scenę i tak dalej, tylko że to było coś, które nigdy w życiu będzie możliwe, że jakby taki marzyciel, marzyłam o tym, nie? Wyobrażałam sobie, jak tam tańczy i tak dalej, ale,
albo nie, oglądałem Patrick Swayze, czyli oczywiście klasyka Dirty Dancing, i wtedy pamiętam, po tego filmu dostałem, jak nie wiem, jak tam zacząłem skakać na łóżku, jak po prostu, ile miałem lat, jak się, no mały no, byłem, dzieciak, ale no coś takiego, dokładnie, tak? Nie wiem, osiem, nie, coś tam, a mały byłem, ale pamiętam, że to daje taki, to uczucie bohater, coś takiego, no tak, które tak w tobie tak obudzi, idol, no na tym to polega może idol ogólny, ale no było coś tak daleko. No i ty byłeś po prostu bardzo nieśmiały, tak? Ty byłeś po prostu bardzo tak, nieśmiałym tak, dzieckiem i nastolatkiem. Tak. No. Nadal jestem nieśmiały, tylko ja z nieśmiałości teraz poradzę. Po prostu jest część mój charakter, który nawet lubię, ale wiadomo, znasz swoje wartości, jesteś otwarty do ludzi, umiesz komunikować i no to już jest, taniec mnie formował. Zawsze mówię, no taniec jakby w sposób, mogę powiedzieć, uratował mnie, bo dał mi taki kręgosłup dał mi, tak, przede wszystkim. Mhm. No, a propos jak do Tańca z Gwiazdami, no to był taki przypadek, to nie szukałem tego, bo nawet do tego momentu nie byłem taki typ, że o dobre, muszę, chcę to i to. Chciałem po prostu tańczyć. Chciałem tańczyć na turniej i najlepsza partnerka znalazłem w Polsce, czyli propozycja, która była oczywiście lepsza ode mnie, więc ona stawiała warunki i warunek był przyjść do Polski albo, mhm, albo nic z tego nie będzie. Więc przyjechałem, musiałem, no, to był taki moment w życiu, że myślałem sobie albo teraz, albo nigdy. 25 lat, ponieważ późno zaczęłam i bardzo późno też wierzyłem, że jeszcze z tego coś mogę a propos kariera robić. Mm-hmm. Cały czas myślałem, nie, bo za późno zaczęłam, za stary mm-hmm. jestem, to w głowie cały czas krąży. No ale to było mimo wszystko, jak już robiłem ten zawód krawiec teatralny, też związany z tańcem, ale już nie chcę tego. A potem miałem ten atelier, mówię sobie, no ale tak nie chcę kończyć, ja chciałem tańczyć, bo powiedziałam, dobra, próbuję, przynajmniej nie będę żałował, że nie próbowałem, jeżeli nie ma być, to nie. I wtedy ja zostawiłem wszystko, zamknęłem, tylko walizka pełna marzeń przyjechałem do Warszawy, bez niczego, a no oprócz moja chęć, no i moja energia do tego, no i tak... Podobno pisałeś, że miałeś jakieś kareluchy tam w tej kamienicy, w której żyłeś. Czyli tak, rozumiem, że nie tak, miałeś no. jakoś walizki pieniędzy, tylko po prostu przyjechałeś i startowałeś od zera. Od zera do bohatera. Tak, w sensie wiem, moi rodzice zawsze jakby co te uczucia bezpieczeństwa dostają do rodziców, ale też ja mam taki, nauczyli mnie chcąc, nie chcąc, że znam wartości pieniądze i ile wysiłek za tym stoi. I ja nigdy nie chciałam, że moi rodzice będą pracowali dla mnie. Jakieś tam, nie wiem, wiedziałam, że w gastronomii ciężko pracują i no ten taniec jest taki, to jest luksus, to jest się realizować, to jest, no czasami dla kogo to jest luksus. Nie chciałam, żeby oni tak mają pracować, teraz tracę do później, że ja mogę realizować swoje marzenie. Jakoś miałam z tym źle sumienie, więc wolałam sam wszystko robić. Ale wiadomo, no gdzieś tam się czujesz bezpieczny z tym, że są jakby co. I bez niczego, ale zaczęłam i tak powoli poszło, ale po roku, jak już jakby trochę ten taniec turniejowy jakby spełniłem te pragnienie, to już chciałam wrócić do rodziców, bo jednak brakowało mi mojej rodziny, no mentalności, to co gdzieś wychowało, mimo że to było Niemiec, bo ja tu nie mówiłem po polsku w tym pierwszy rok. No i wtedy moja partnerka powiedziała, no to chodźmy do tego programu, idziesz tam i potem możesz iść, czy potem możesz wracać. A ja tak, ale to może się, jeszcze wstydziłem, to program mnie trochę gdzieś przestraszyło, ale gdzieś znowu patrzę na sobie, ale fajne, tam robią te wszystkie te aktorskie rzeczy przed, jesteś sam na parkiecie. No jakoś coś mi to fascynowało. I powiedziałem, dobra, próbujemy, potem no, ja mam nic do stracenia, tu nic nie rozumiem, jestem w obcym kraju, nie wiem co. Nie będzie obciachu. Tak, ale coś takiego jest. I to jest a propos znowu psychika, to jak masz takie warunki, to jest luksus. To był luksus dla mnie, po prostu nagle, no, nie wiedziałam tam nagle, pamiętam pierwszy taniec, jak to pani Pawlowicz to krytykowała, a ja tak uśmiechem, a potem pięć. Aha, okej, chyba nie było dobrze, no i tyle. Bo nie rozumiałeś. Tak, to jest najlepsze, więc polecam, proszę mnie rozumieć. Najlepsze. No i jest sukces, zaczynasz być rozpoznawalny bardzo, też, no też dzięki jakby własnej charyzmie, no bo nie, jakby wielu z was tancerzy zaczęło być celebrytami w Polsce, no ale nie wszyscy jednak mieli takie aż tak duże kariery jak ty na przykład. I co spowodowało, że zostałeś w Polsce? No bo ty nadal jednak wybierałeś się z powrotem do tej rodziny. Tak, ale właśnie to było na takiej zasadzie... Robisz coś bez taką
może bez taką parcią mocno, tak bez po prostu, parcia. O, dobra, róbmy to, o, fajne jest, fajne. O, wygrałem, o, kurczę, jak to, dobra, wracam, a słuchaj, to jest kolejna edycja, to bardzo chcę, żebyś tam się, no dobra, no to jeszcze ta, jeszcze cały czas ja mieszkałem w wynajętym, takim prostym mieszkaniu dla studentów, mimo że już tam wygrałem program i już jak też się uwiodło, to było okej. Okay. No ale cały czas te myśli, no. No i tak to jedno ciągnęło drugie, potem tańczy Justyna Staczkowska, trochę tam śpiew, no dobrze śpiewamy, ja tak, tak rzucam się w rzeczach, jak już raz się rzuciłem, ten, jakby ten klucz, ten moment kluczowy, taki punkt zwrotny w moje życie było ten, to robienia coś, właśnie słuchanie tego instynktu i nie słuchanie ludzi, bo ludzie oczywiście mówią, nie rób tego, po co do Polski, gdzie to w ogóle jest i takie no różne, tak. Różne komentarze, które chcą się tak, ale raz był taka step taki, że fiup, i poszedł i potem powiedziałam, no już robię wszystko po mojemu. Od tego momentu robię wszystko po mojemu, konsekwentne i muszę powiedzieć, no to jest dla mnie przepis na życie. Na dobre, na złe, żeby nie było zawsze łatwo i różowo, ale tak się opłaca. Na koniec dnia się opłaca, robisz po swojemu, nawet jeżeli parę razy się spalisz, potem patrzysz na ten rachunek, ale tyle fajnych ludzi, fajne doświadczenia, fajne rzeczy się wydarzyło, fajną taką harmonię w sobie, bo jak czujesz się spełniony, no to jakiś tam, nie wiem, czujesz się szczęśliwy, no szczęśliwe to jest to duże słowo, ale może bardziej w harmonii, może tak. W tej książce wybrzmiewa trochę, tak wydaje mi się, że nie zgadnę, ale czy twoją ulubioną partnerką jednak ma się takie, wiesz, najbardziej gdzieś się serce zostawia, nawet jak się dyplomatycznie mówi, a tu wszyscy byli wspaniali, to jednak wydaje mi się, że Agata Kulesza To była twoja taka najukochańsza jakby podopieczna, tancerka twoja. Tak, żeby nie chcę teraz, żeby dyplomatycznie to zabrzmiało, bo mam bardzo kochane partnerki, ale po prostu w tym etap, w tym, bo pierwsza osoba, która tak blisko, jakby mieliśmy taką blisko relację i po prostu było takie w tym etapie w moim życiu po prostu kluczowa osoba, która miała bardzo duży wpływ na mnie jako osoba i jako artysta, artystyczny i jako człowiek. Więc to jest też kwestia, no, jest jakiś sentyment. A co takiego miała w sobie Agata Kulesza? Bo miałeś wszystkie bardzo takie silne partnerki. Nawet bym powiedziała, wydają się jeszcze silniejsze. No Kinga Rusin, Justyna Styczkowska, Agata Kulesza, fantastyczna aktorka, cudowna, ale też tak mam wrażenie, no, że z niej aż taka, wiesz, nie bije siła jak z twoich innych partnerek. Co takiego było w Agacie? No, zależy co zaznaczyć siłę. No, no uważam, że siła jest taka, ja bym powiedziała, nie ma może taki, żeby ten zabrzmiał, ale nie ma takie wielkie ego, może tak. Mm-hmm. Czyli że jest to jest skromna. Osoba, która patrzy na inne, interesuje się innymi. To nie jest tylko ja. Tak? Żeby nie było, że inne, ale. Nie, to jest nie, taki wcale, typ, nie. Taki jakby empatia do innych ma bardzo dużo i. Po prostu też interesowało się mną jako człowiek, jakby tak, jakby tam ta relacja i jakby, no i przez to jakaś tam przyjaźń się urodziła. Plus oczywiście podobna wrażliwość, że podobne rzeczy cię wzruszają, podobne rzeczy cię dotykają, podobno patrzysz na świat, albo ten sposób, jak jej patrzysz na świat, mi się podobał i odwrotnie. Mówiła zawsze jakiś tam rodzaj soulmate, mimo że to jest czasami tak nadużywane to słowo, ale tu tak można powiedzieć, że to jakieś rozumienie po prostu. No, a macie kontakt dzisiaj? Tak, mamy kontakt, mimo że czasami jest mało, bo względem naszej drogi, ale to jest taki kontakt, że jak się dzwonimy, to jest jakby, wczoraj się widzieliśmy, takie są te ludzie, które nagle to szybko się aktualizuje, tak, nie wiem tak, czym tak, to polega, tak. Ale to jest takie, że tak, że rozumiesz tylko słowami, jak jest, okej, okay, tamta, okej, okay, tak szybko to jest taki, ta aktualizacja. Są osoby, które długo nie widzisz i masz wrażenie, że są... I od razu tak. Są bardzo daleko, są daleko niektóre, nie? Ale z nią mamy tak, że właśnie dzisiaj rano to je pisałam, bo zniknęła znowu w pracy i ostatnio chcieliśmy się zobaczyć, ale bardzo dużo pracuję, no więc trochę tak. A ty zostajesz w Polsce, czy masz jakiś plan jeszcze... jakieś nadzieje, że powrócisz do swojego kraju, do rodziców? Nie, na pewno we mnie jest to, mówi się, że w pewnym momencie ziemia woła i jestem bardzo instynktowny, myślę o sobie, że jestem
mocno z sobą połączone i czuję, jak idę za swoim instynktem. No i jest mój instynkt silny, da się odczuwać jakby te przynależności. Przynależności. I dla mnie to jest związane z jednak z tą ziemią, która skąd pochodzę, skąd moje korzenie są, skąd ta mentalność, które moi rodzice dali, te tradycje. Po prostu mnie fascynuje to. Nigdy tam nie żyłem też swoją drogą. Może dlatego, tak jakby chciałem nawet głębić. Zawsze jak jestem tam, często w roku, bo robię wszystkie projekty około Sycylii, wszystko około Sycylii, bo po prostu ta moja tęsknota. Ale oczywiście dla mnie Polska jest taki dom, na pewno jest taki, czuję się dobrze tutaj, bardzo dobrze się czuję, więc nie wiem jak to jest, musiałam to eksperymentować, jak to jest żyć tam i nagle brakuje mi na pewno Polska, bo człowiek zawsze, przynajmniej ja, zawsze ma jest jakaś tęsknota, więc, ale jakby z założenia jest taki zamykanie tego kółka, które moi rodzice zaczęli z Sycylii, za chleb wtedy bardziej, do Niemiec, ja za marzenie do Polski, no i teraz już żeby zamknąć południowe. Muszę cię na koniec zapytać, bo wspomniałeś o tym, że twoi rodzice są z branży gastronomicznej. Czy ty umiesz gotować? Tak. No, umiem. W sensie lubię. Lubisz gotować. Znajomi mówią, że cokolwiek robię, jakoś to smakuje, ale... A co jest twoim popisowym daniem, takim twoim number one? Jakbyś do konkursu się musiał zgłosić z kulinarnego, to z czym byś się zgłosił? O, kurczę. Pasta, taki rodzaj aglio olio. Proste, po prostu. Masz tam jakiś trik swój, własny, żeby to było dobre? Trik, nie wiem, jakoś naprawdę wychodzi to niesamowite dobre, skromny mówiąc. Nie, ale naprawdę, ja dodaję pomidory świeże. Dodajesz pomidory świeże do tego. Tak, pomidory świeże, jakaś tam mieszanka Sycylii, które mam. No duży czosnek, co daje. No to tak jakieś tam długo daje to gotowanie. Nie wiem, są jakieś tam małe rzeczy, które po prostu instynktownie to robisz i nagle wyczujesz kiedy co. To jak powiedziałeś te zioła, to moja Sycylia, ja myślę, że to jest to, wiesz, że my nie mamy w szufladzie tej swojej Sycylii. Ale powiem ci, że już zdecydowałam, co dzisiaj zrobię na obiad i to będzie aglio olio z pomidorami. Więc natchnąłeś mnie właśnie. Bardzo się cieszę. Dużo wodę dać od pasty, bo żeby to było bardzo mokre. Bo dodać wody z makaronu, prawda? Z makaronu tą wodę. To się nauczyłam ostatnio, że trzeba dolewać wodę z makaronu, że wtedy ten sos jest lepszy. Tak, jest po prostu gęste, bardziej kremowe, nie jest to po prostu oliwa, bo niektórzy myślą, że to jest tylko oliwa. To jest jednak taki, taki sos się robi. No, jeśli te pomidory to dają, no ja ostatnio robiłem pomidory, aż ładne się robię. Słuchaj, jesteś jeszcze fajniejszy niż w telewizji. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Wszystkim polecam książkę W chmurach, taniec moje życie, rozmowy Ewy Ani Baryłkiewicz ze Stefano. Zdjęcia pięknie wydana, naprawdę taka pełna wdzięku, pokory i skromności jak sam Stefano, także na pewno do poczytania. Bardzo ci dziękuję i wszystkiego dobrego dla ciebie. Bardzo. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze mieli okazję gadać w przyszłości. Mam nadzieję. Zapraszam na Sycylii. Skorzystam, słuchaj. Dziękuję. Wiesz, taniec. No wiem. Bardzo ci dziękuję. Ściskam cię. Dobrego dnia. Pa, ciao. I w tych właśnie rytmach taneczno-sycylijskich ja się z Państwem dzisiaj żegnam. Pogoda piękna, listopadowa. I jak zwykle życzę Wam cudownego dnia. Widzimy się za tydzień. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Do zobaczenia.